Moja mama tak zawsze mówiła, że chemia w Niemczech pachnie bardziej, więc bardziej chemicznie. Dobry z Monachium, 13 grudnia 2019. Jesteśmy na Hohenzollernstrasse. Macie, jesteś pierwszy raz? Na Hohenzollernstrasse, tak. W Monachium też. Kanki, sweterki. Bardzo mi to Monachium przypomina takie miasta jak Poznań czy Wrocław. Ta architektura taka po niemiecka. To troszkę jest wszystko takie, powiedzmy, bardziej dopieszczone. Właśnie z moją fotografką na Odeonsplatz. Jak tam pani fotografko? My Lieblings Tisch. Du kannst mir sehr gefallen. Oh ja, Kinderpunsch. Urządzenie, do którego się nalewa gorącej wody i kiedyś się wkładało to do łóżka, przykrywało się taką kodrą i można było mieć ciepło. Jak jeszcze nie potrafiano produkować takich rzeczy z gumy. Właśnie Niemcy mają w ogóle zamiłowanie do takich rzeczy, które się robiło 150 lat temu. No to normalnie na sprzedaż, kosztuje 98 euro. To termofor, najdroższy termofor świata. Właśnie budynek nowego ratusza na Marienplatz w Monachium. No i on wygląda troszkę jakby miał pewnie z 500 lat, ale tak naprawdę wybudowany był w XIX wieku, ale trzeba przyznać, że nieźle to zrobili. Tak się rozpoczyna nasza podróż dzisiaj z dworca Hauptbahnhof w Monachium. Jedziemy do Tegernsee. What's up, guys? Yeah. Paparazzi. Hello. Lost in the Himalayas. Lost in the Himalayas. Ja pierdzielę, zobaczcie tam. To niemożliwe. Tyle śniegu. Leo, is fine? Everything fine? Yeah, they're all good. some snowshoes might be good. Cheers. Celebrity. Cheers. Tam możemy spróbować wejść do góry. Godzina drogi. Jak tam zejdziemy? No nie wiem. Tam przed wejściem na szczyt. Nie
Mam jeszcze pół godzinki drogi przed sobą. Teraz będziemy szli takim kawałkiem grani. Może dojdziemy za jakieś 25 minut. Ciężko jest to wychodzenie po górach. Nie ufam ci. Jak tam? Jednak ci nie ufam. Jak się jechało? Spoko, troszkę się stresowałam. Trzeba sobie chować męża. Żeby mi wiązał co? Buty. Mogę robić kursy z nauczania ukształtowania psychiki męskiej. Nie chcę wierzyć, ale tak może wyglądać dworzec. Właśnie przyszliśmy. Trochę po włosku się nazywa La Stazione. Tu jest mały ogień. Tam jest drugi mały ogień. Stamtąd odjeżdża pociąg. Właśnie kupiliśmy bilet tutaj w maszynie. No i chyba sobie na chwilę usiądziemy i napijemy się czegoś dobrego. Prawda, proszę pani?